Reset Obywatelski. Dobry wieczór. Z tej strony Alina Czarzewska, godzina 21.02. Kto pyta, ten rządzi w Resecie Obywatelskim. Kochani, tyle pamiętam, co miałam powiedzieć. Więcej nie pamiętam, co ja mam mówić na początku, więc proszę przypomnijcie mi, co jeszcze powinnam powiedzieć na początku, że aha, wiem co, że nasz program jest sponsorowany przez Obywateli i Obywatelki. I teraz Krzysztof Kołaczek, który jest realizatorem, wkleja link do zrzutki. Tak, na działalność Resetu Obywatelskiego. https://zrzutka.pl/resetobywatelski. Tak, a sponsorami i producentami i producentkami dzisiejszego odcinka i tego, który miałam poprzednio, są resetarianie i resetarianki, którzy tutaj nam sprezentowali swoimi wpłatami te kabelki, mikrofony. A, nie podłączyłam kamery, ale chyba w tej niedobrze widać, dobra? Mam nadzieję. Dobrze, słuchajcie, jestem dzisiaj w takim dość rozbawionym nastroju, ale to rozbawienie wynika już z pewnego poziomu absurdu i bezsilności wobec tego, co się dzieje. I nie tego, co się dzieje, znaczy do tego już przywykliśmy bardzo i właściwie trudno nas zaskoczyć, co się dzieje na arenie ogólnopolskiej, ale polska prowincja cały czas potrafi zaskoczyć i co najbarwniejsze i najbardziej ciekawe, na polskiej prowincji kompletnie nie ma znaczenia, kto jest z jakiej partii. No, czasami nabiera to znaczenia, ale patologia samorządowa ma miejsce niezależnie od tego, kto rządzi. Władza wpływa na nasze myślenie, postrzeganie. I teraz tak, kolega wrzucił mi dzisiaj link do Facebooka, do postu Jakuba Ćwieka, który jest kulturoznawcą, stand-uperem, pisarzem. Za chwilkę powie więcej, ale jeszcze niech nie wchodzi. I tak, napisał o kuriozalnej sprawie. I co mnie tutaj zafrapowało? W pierwszych słowach swojego posta napisał, i co prawda jest to sprawa lokalna, bo dotyczy Głuchołaz, jak i osobista dotyczy mojego taty. Ale dobrze wiem, że może się odnosić do większości małych polskich miasteczek. To, co tu się dzieje, to krzyżówka rancza z House of Cards. To właściwie nie mówimy dzisiaj tylko i wyłącznie o Głuchołazach, ale o tym, co wiemy, że się dzieje w wielu miastach, miasteczkach w Polsce. Pozdrawiam watchdogów i watchdoszki z różnych gmin, miejscowości polskich, gdzie demokracja cały czas jeszcze nie dotarła, nie przyjęła się, a radni, radne, urzędnicy, prezydenci, wójtowie cały czas uważają, że są panami na folwarku i że władza to oni. I że prawo wymyślają oni, bo mają władzę, a nie, że żyjemy w jakimś państwie prawa, że obowiązuje jakaś konstytucja i jeden z moich ulubionych artykułów, czyli 7, który mówi o tym, że każda władza działa na podstawie prawa i w granicach prawa, a nie na podstawie tego, co się jej wydaje, co się jej chce, co, nie wiem, jakichś emocji. Tak, tutaj mamy potwierdzenie z Polski. Bart Kam pisze, niestety niektóre gminy to małe satrapie. No tak jest. Anna Gryta, cześć. Tutaj tak, Anna Gryta z Lubartowa. Tak, tam też się wiele dzieje. Anna Gryta jest między innymi watchdoszką, która kontroluje lokalne władze. No a my teraz społecznie, resetariańsko sprawdzimy, co słychać, co się dzieje w Głuchołazach, województwo opolskie. Witamy Jakuba Ćwieka. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Fajnie, że mogę tu gościć. To się jeszcze okaże. Ja jestem przekonany, że fajnie. Słuchaj, streść nam tego posta. O, wiesz co, to znaczy ten post już dobra, jest... Dobra, to ja zadam pytanie. Czy twój tata jest spoko, czy nie? Mój co on jest... takiego... Mój tata jest bardzo spoko. Znaczy, i mówię to jakby nawet pomijając już sam aspekt, że jest moim tatą. To można bardzo mocno zaobserwować i obserwuję to jako człowiek, który właściwie od początku, od kiedy może pamiętać, działa jakoś w tej kulturze tego miasta, bo byłem dzieciakiem, który gdzieś tam angażował się w jakieś kółka teatralne, w jakieś tego typu wydarzenia i tak dalej już 30 lat temu.
Natomiast tak naprawdę kultura w tym mieście, i nie przesadzam tutaj specjalnie, żyje od 10 lat, czyli od momentu, kiedy Centrum Kultury przestało być tym miejscem, gdzie w weekendy organizowano kiermasze taniej odzieży w głównym holu, żeby zarobić na podstawowe sprawy centrum, kiedy rzeczywiście zaczęła się pojawiać tam jakaś działalność, kiedy przestało to być odrapanym budynkiem, do którego mało kto w jakichkolwiek okolicznościach zaglądał, a zaczęła to być placówka, w której rzeczywiście coś się dzieje. Tak? Z tego, co powiedziałeś, co napisałeś mi w mailu, że i też w poście, że poprzedni dyrektor wprowadził w długi, a twój tata wyprowadził tę placówkę z długów, a poza tym się udzielał jak jakiś szalony społecznik, wolontariusz, bardziej niż jako dyrektor, załatwiając różne rzeczy, które wykraczają poza jego obowiązki. Tak, bo wiesz, ja nie wiem na ile to poprzedni dyrektor, a na ile gdzieś tam kilka dyrekcji wstecz, ale rzeczywiście była to taka sytuacja, że kiedy mój tata obejmował stanowisko dyrektora w 2010 roku bodajże, ja czasem mogę gdzieś pomylić jakąś datę, ale to jakby gdzieś mniej więcej w tym czasie, to było tak, że on obejmował stanowisko w maju i po szybkim sprawdzeniu zorientował się, że budżet jest tak roztrzaskany, że nie będzie na wypłaty na końcówkę roku. I od tego się zaczynała jego praca i zaczynała się od konieczności wzięcia kredytu jakby i na wypłaty, i to w zasadzie był jeden z dwóch kredytów, które przez te 10 lat wziął, następnym już był na konkretne inwestycje i konkretne działania w ramach tego centrum. I tam w zasadzie zmieniło się tak naprawdę wszystko, to znaczy oprócz tego, że pojawiły się nowe aktywności, nowe sale, jakby, że mnóstwo ludzi się zaczyna w jakiś sposób angażować, to mamy do czynienia z gościem, który latał z młodzieżą po mieście pomalowany jako mim, żeby promować występ Ireneusza Krosnego. Do tego stopnia szukaliśmy wszystkich możliwych wariactw, sam był Mikołajem gdzieś dla dzieciaków na dużych salach, konferencjerem przy mnóstwie inicjatyw, angażuje się w teatr, angażuje się w te wszystkie działalności, znaczy jak sam wielokrotnie mówił do tego, jemu wręcz brakuje tego, że nie może wziąć udziału we wszystkim, co tam jest, bo chciałby być jednocześnie twórcą i beneficjentem tej kultury. No i oczywiście najważniejsza rzecz, jakby, bo o tym muszę tutaj powiedzieć, sam zorganizował wszystko i sam pozyskał fundusze na to z zewnątrz, żeby wybudować pierwszy po wojnie budynek kulturalny w Głuchołazach, czyli bibliotekę miejską, która jest tak fantastycznym budynkiem, że jest w tej chwili jako jeden z dwóch budynków w Opolszczyźnie, jeden z 20 w Polsce nominowany do nagrody Miesa van der Rohe. Więc jakby rozmawiamy tutaj o ogromie i właściwie to jest w ogromnej części jego zasługa. Rozumiem, że za te zasługi został uhonorowany nagrodą prezydenta, znaczy nie, nagrodą, przepraszam, już ja popełniam błąd, nagrodą gminy, przyznawaną przez prezydenta. To znaczy, z tego co ja się orientuję, to w pewnym momencie usłyszał podziękowania na otwarciu. Ach, podziękowania, czyli nie mówimy tutaj, że za te wszystkie osiągnięcia i... Za pozyskanie 2 milionów dla gminy, bo to jakby to jest, aha, wydaje mi się, bardzo... Nie, ja tak ogólnie pytam, no bo jakby tak opowiadasz, jakie świetne rzeczy robi w gminie pan Ćwiek, no więc, no kurczę, no to do czego zmierzamy? No chyba do tego, że właśnie został uhonorowany i robimy laurkową audycję o tym, jak człowiek kultury i społecznik jest uhonorowany przez władzę. To ja ci powiem, kiedy ostatni raz był uhonorowany, w momencie, kiedy z racji tego, że mocno się interesuje jakby wydarzeniami, wszystkimi potencjalnymi wydarzeniami kulturalnymi w Głuchołazach, z Głuchołaz pochodzi Order Uśmiechu, znaczy jego wizerunek zewnętrzny, jakby narysowany przez panią Ewę Chrobak, która wygrała wtedy konkurs, mając tam lat, nie wiem, 8-9. W każdym razie, więc Order Uśmiechu pochodzi z Głuchołaz i tata jako punkt, który postanowił wykorzystać rzeczywiście do także do promocji miasta, no i do wypromowania samego orderu, nawiązał tutaj kontakt z kanclerzem kapituły, byłym rzecznikiem praw dziecka, ostatnim rzecznikiem praw dziecka, jakiego mieliśmy, czyli panem Markiem Michalakiem. I zaangażował tutaj, żebyśmy stworzyli aleję kawalerów Orderu Uśmiechu, żeby miasto otrzymało miano
miasta Orderu Uśmiechu. Teraz to Centrum Kultury nazywa się Centrum imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu. Natomiast za swoje zasługi i działania tata dostał odznakę honorową za działania na rzecz praw dziecka. To było rzeczywiście uhonorowanie. Natomiast tutaj władze pełniły funkcję jakby reprezentatywną, to znaczy poprzez władzę zostało to tacie przekazane, ale nie była to nagroda gminna. W takim razie, co zrobili ci radni? Znaczy właściwie nie, do czego doszło, bo też jest z nami tutaj radna z mojego rodzinnego Gorzowa Wielkopolskiego, więc Marto, słuchaj i ucz się, jak postępują radni, tak? Czyli co robią radni, kiedy mają tak świetnego dyrektora? Wiesz co, ja ci powiem tutaj jeszcze jedną rzecz, bo przy tych wszystkich zasługach gdzieś tam menadżerskich, działaniach i tak dalej i działaniach aktywnych kulturalnie, tutaj trzeba jednak powiedzieć bardzo ważną rzecz, to jest pasjonat nie znający granic, nie? To znaczy, żeby pokazać tego chyba najlepszy przykład, mieliśmy salkę taką, która pełniła kiedyś funkcję projektorowni kina i ona absolutnie do niczego jakby była duża projektorownia, i tata wymyślił, zaprojektował, a potem zaczął szukać po internecie, żeby zrobić tam kino studyjne. Wynalazł gdzieś informację o tym, że w Katowicach jest likwidowane kino Helios i w związku z tym są fotele po prostu do wzięcia. Więc jechaliśmy po te fotele specjalnie, żeby je stamtąd przywieźć. Nosiliśmy je sami, żeby je dostarczyć. I tata jak kończył pracę, to przychodził do domu na obiad, po czym wracał z powrotem do pracy, żeby czyścić te fotele i odnawiać, żeby one mogły tam funkcjonować. Więc o mniej więcej czymś takim robimy. O montowaniu lamp samemu w czasie pandemicznym, kiedy powstawały nowe salki, żeby wykorzystać ten czas pandemiczny do tego, że skoro nie może się nic dziać w środku, to żeby w momencie, kiedy nam to centrum otworzą, to żeby zaistniała sala taneczna, żeby zaistniało studio nagrań, bo to są wszystko zupełnie świeże sprawy, czy chociażby nowy, wymalowany świeżutko hall. I on tam siedział po godzinach i rzeczywiście szereg tych aktywności robił, które nie były robione poza tym wszystkim. Więc nie ukrywajmy jakby tego, tutaj trzeba powiedzieć, że popadł w jakiś pracoholizm i to właściwie centrum stało się niejako jego drugim domem. A teraz idziemy do 13 stycznia 2021. Co się dzieje? Idziemy do 13 stycznia. Mój tata po godzinach jakby gdzieś tam z racji tego, że pracował jakby bardzo intensywnie przez cały dzień, a na następny dzień miał wizytę lekarską we Wrocławiu, odkrywa w samochodzie awarię. To znaczy jakby jest wieczór, on odkrywa, że ma przepaloną żarówkę w samochodzie. Jest 18-stopniowy mróz, stwierdza, że dobra, jedyne miejsce, gdzie właściwie w tym momencie może to zrobić, to jest w centrum kultury, foyer przybiblioteczne, o którym doskonale wie, ponieważ spędził na tej budowie jakby no, dziesiątki godzin, zna plany na pamięć, doskonale wie, że jest to miejsce przystosowane do tego, tam ma wjeżdżać między innymi samochód podnośnik, żeby pomagać czyścić świetlik na górze, tam mają być organizowane motoryzacyjne wystawy, tam jest szereg rzeczy, pod których to jest przystosowane, wjeżdża tam ze względu na to, że jest tam światło, wjeżdża tam ze względu na to, że nie ma tam 18-stopniowego mrozu. Wjeżdża do tego budynku, żeby zrobić dokonać tej naprawy. To jakby to jest to wielkie przewinienie. I co wtedy? No tak, no, wykorzystał do celów prywatnych korytarz zarządzanej przez siebie placówki, tak. Jednakowoż tego samochodu używał również często. Tak, to znaczy bardzo, bardzo często. No inaczej, żebyśmy tutaj mieli jasność i żebyśmy tutaj doprecyzowali pewne rzeczy. Tak, wykorzystał przestrzeń placówki, w której zarządza, do celu prywatnego. To nie podlega żadnym wątpliwościom. Natomiast jakby to już jest moja perspektywa gdzieś wewnętrzna, której patrzę jakby na pewne rzeczy. Nie tylko dlatego, że to jest mój tata. To znaczy mnóstwo czasu prywatnego zostało zainwestowane w tę placówkę, jakby w każdym tym możliwym charakterze i biorąc pod uwagę szereg czynników, w tym między innymi fakt, że za wybudowanie tej biblioteki nie dostał żadnej nagrody, to uważam, że jest to taki element
nazwijmy to, symbolicznej rekompensaty, nie? Że może wymienić żarówkę, kiedy ma awarię w tym. Ale nie, żebyśmy tutaj mieli pełną jasność, tak? Zgadzamy się. Jest to zdecydowanie wykorzystanie przestrzeni budynku publicznego do celu wyraźnie prywatnego. I tak, 100% mielibyśmy tutaj zero wątpliwości. 100% zero wątpliwości. Rozumiecie Państwo, o czym ja mówię. Nie mielibyśmy wątpliwości, gdyby ta podróż następnego dnia była podróżą służbową, no bo musi swój prywatny samochód naprawić przed podróżą służbową, ale nie była to podróż służbowa, tylko prywatna. Ojeju, co się dzieje. I teraz tak, jest to po godzinach oczywiście, w związku z tym budynek jest w zasadzie opustoszały, jest tam tylko i wyłącznie jedna osoba, najprawdopodobniej, bo jakby przynajmniej jedna osoba, która była świadkiem tego wydarzenia, jest to jedna osoba zatrudniona w centrum, która przy okazji jest przewodniczącą związków zawodowych, która wychodząc widzi tę sytuację. Znaczy ten samochód we foyer zaparkowany, czego nie komentuję, natomiast opuszcza ten budynek i zza winkla przez bramę fotografuje ten samochód znajdujący się w środku i nie wiem, czy do wszystkich radnych, ale na pewno do jednego z radnych wysyła zdjęcie w ten sposób zrobione z informacją, co właśnie następuje. Okay, ale poczekaj, no ja w tym momencie rozumiem, zatroskana pracownica widzi, że dzieje się coś, co nie było zaplanowane, robi zdjęcia, do tej pory okej. Okay. Przepraszam, co robiła pracownica, to były jej godziny pracy, czy co robiła wtedy? Nie wiemy tego. Wiesz co, tu jest mi bardzo ciężko tak naprawdę dookreślić ze względu na to, że instruktorzy mogą pracować także gdzieś tam w różnych kwestiach godzinowych, ja nie wiem, jak to wyglądało, nie chciałbym tutaj specjalnie wnikać. Nie wiem, w jaki sposób to było, nie wiem, czy to był akurat taki dzień, w którym spokojnie mogła się znajdować po godzinach, ale na pewno takie dni bywały. W sensie takie opcje mogły być. Poczekaj, Kuba, bo tutaj dzieją się w komentarzach, nie wiem, czy ty widzisz, jak klikniesz comments, to ci wyskoczą po prawej stronie komentarze, które lecą. I teraz jest pytanie tak, Piotr Strychalski pyta, czy Jakub może zdradzić imię pani związkowczyni. Słuchaj, Jakub, jeżeli nie chcesz zdradzić imienia, to napisz mi na private czacie i ja powiem na swoją odpowiedzialność. Osoba, która pełni funkcję przewodniczącej związków zawodowych, nie jest osobą tajną. To jest prawda, że nie jest osobą tajną, natomiast myślę, że to jest bardzo prosta rzecz do znalezienia. W sensie jakby tutaj też podkreślmy jedną bardzo ważną rzecz. Związki zawodowe w Centrum Kultury w Głuchołazach liczą sobie w tej chwili 8 osób. Więc jakby przewodnicząca jest tam jedna. Nie? I to jest, jak ostatnio sprawdzałem, jest w sieci gdzieś dostępne, więc... Mamy interesujący komentarz od Wiewióra, bo widziałem, jakie wałki robiła w mojej profesji. Nie chcę myśleć, co się działo w innych, Waltku. Ale to chyba o kimś innym mowa jest. Aha, bo Waltek z Wiewiórem rozmawiają o czymś innym. Dobra, to w takim razie nie. Myślałam, że jesteś wspólni znajomi, ale jednak okazuje się, że... Jest też taka prawidłowość. Tak, znaczy jest taka prawidłowość, mówimy nie tylko o jednej pani, tylko po prostu takich, no. Dobrze, i co dalej? Dalej, na następny dzień trafia od radnego, który dostał to zdjęcie, mówię, nie wiem czy jedynego, wiem, że na pewno musiał je dostać i musiał dostać tę informację, trafia do burmistrza pismo, zawiadomienie o popełnieniu szeregu bardzo poważnych wykroczeń. I tutaj pośród tych bardzo poważnych wykroczeń są między innymi złamanie przepisów przeciwpożarowych, złamanie przepisów ruchu drogowego, przypominam we foyer jakby Centrum Kultury, jakby poza wszelkimi drogami, złamanie przepisów ruchu drogowego, złamanie przepisów BHP, o ile dobrze pamiętam także budowlanych i no i oczywiście kluczowa rzecz w tym wszystkim, czyli bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia osób przebywających w budynku centrum, czy tam pracowników centrum. Takie coś trafia do burmistrza i burmistrz w tym momencie reaguje, wydaje mi się, prawidłowo, to znaczy kieruje sprawę do wyjaśnienia do dyrektora centrum na zasadzie, co się właściwie stało. I to wyjaśnienie dostaje.
jakby dostaję je w formie pisemnej, więc tutaj się pewne rzeczy zgadzają. Dyrektor także reaguje jakby tutaj w ten sposób, że zwraca się także chociażby, żeby zwrócić uwagę na to. Nie zgadzam się z tobą. Nie zgadzasz się ze mną. Nie zgadzam się z tobą. Jest, że co? Wiesz co, bo mamy artykuł 7 Konstytucji. Mhm. Organy działają na podstawie i w granicach prawa. I w granicach prawa, zgadza się. I teraz tak, no, zmieniło się od czasów komuny to, że instytucje kultury uzyskały autonomię, osobowość prawną i autonomię. Okay. Nie jest nadzorcą instytucji kultury, ani zwierzchnikiem służbowym, burmistrz żaden, ani wójt, ani prezydent, ani marszałek. Więc jeżeli komisja jako organ gminy nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, ażeby w jakichkolwiek sprawach rozstrzygać, oprócz tych, które się zawierają z powierzonymi środkami gminnymi. No dobra, ale... Więc jeżeli zostało... Więc tak naprawdę, ja bym... Ja też lubię pomagać ludziom, więc w tym momencie raczej doradziłabym pani przewodniczącej związków zawodowych, ażeby raczej... Znaczy, no powinna zgłosić to do, nie wiem... Na prokuraturę może? Wiesz co, ja też tak myślę. Znaczy, inaczej, nie mam pojęcia, w którym momencie stało się to tymi zarzutami. To znaczy nie mam pojęcia, czy na przykład, i tutaj nie jestem w stanie stwierdzić, czy pani przewodnicząca wystosowała te zarzuty, które tak naprawdę zostały tylko przekazane, czy też jest to już inwencja twórcza radnego, który się pod tym podpisał, bo też jest taka możliwość, prawda, że to jakby działa i funkcjonuje ten głuchy telefon i radny na podstawie zdjęcia i krótkiej jakiejś informacji jest w stanie stwierdzić, jaki szereg przepisów został tutaj połamany i w jakim charakterze i czyje życie zostało zagrożone. Ale gdzieś ta przestrzeń jakby do tego, żeby to mogło wykiełkować jest, no tak jak mówię, trafia do burmistrza, burmistrz kieruje to z zapytaniem do dyrektora, dyrektor na to odpowiada, jednocześnie chcąc jakby wyczyścić pewne sprawy, kieruje też zapytanie tam do różnych osób, które mogłyby wykazać się znajomością tematu, no do ekspertów, nie ukrywajmy, w tym między innymi w kwestii samego budynku i przystosowania budynku, kieruje sprawę do zapytanie odpowiednie, grzeczne do architekta, który odpowiadał za ten budynek, czyli pana Antoniego Domicza. Pan Antoni... Błagam, pozwól mi zacytować. Błagam cię, pozwól, bo ja po prostu pokochałam architekta. Ale to poczekaj, bo to już jest jakby, dodajmy ten jeden element, że tutaj pismo jest skierowane na zasadzie, czy mógłby się pan wypowiedzieć na ten temat, jakby do mnie, w sensie, żeby odpowiedział dyrektorowi. Tymczasem pan architekt wykazuje się inicjatywą własną, zupełnie jakby oddolną, bo to jest zupełnie od niego, jego wyłącznie pomysł. Postanawia, reagując na pewne kwestie, które... dać pismo do burmistrza i do Rady Miejskiej. I teraz proszę cię bardzo. Tak, więc już tutaj dotyczy zbrodni niebieskiego samochodu. Szanowny panie burmistrzu, pan dyrektor Jan Ćwiek przekazał mi do wiadomości wolny wniosek 2 Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie narażenia życia niebieskim samochodem. Przede wszystkim chciałbym wyrazić swój ogromny podziw dla działań komisji. Docenianie, to jest coś, czego potrzebują radni, więc w czasie pandemii, która stanowi istotne zagrożenie dla kwestii finansowych i życiowych mieszkańców Głuchołaz, zajmowanie się problemem niebieskiego samochodu w foyer Centrum Kultury, który nie spowodował żadnego uszczerbku w budżecie miasta, zasługuje na IG Nobla, chyba nagrodę, tak, Nobla, w dziedzinie ekonomii i złotą malinę za zdjęcia. Jest dla mnie oczywiste, że okazjonalny wjazd maszyn i urządzeń służącej bieżącej konserwacji typu, ale nudne to pismo tego architekta. Przechodzę do następnego akapitu. Chciałbym ponadto informację przekazałem panu dyrektorowi Janu Ćwiekowi i z tego względu zaprojektowałem odpowiedniej szerokości drzwi wejściowe do obiektu. Ponadto chciałbym poinformować, że foyer nie jest drogą publiczną, na jakiej obowiązują przepisy o ruchu drogowym. Zgodnie z punktem 11 opisu do projektu budowlanego, przejście wzdłuż ściany szklanej wypożyczalni dla dzieci, gdzie stał pojazd, nie jest drogą ewakuacyjną przeciwpożarową, a w kwestii przepisów BHP powinien wypowiedzieć się sam niebieski samochód.
ponieważ czuję się współodpowiedzialny za rażące złamanie przepisów i usiłowanie zbrodni narażenia życia niebieskim samochodem. Z ciekawością oczekuję konsekwencji służbowych w stosunku do mnie, zgodnie z wolnym wnioskiem numer 2 Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Tak, i to był taki moment, w którym można to było jeszcze rozładować zupełnie na zasadzie, okej, wskazano pewien absurd i jakby moglibyśmy się uśmiechnąć i skierować do dyrektora, nie wiem, upomnienie czy cokolwiek innego. To nie, było... nawet nie, żadne upomnienie. Burmistrz okay. Nie może, ani władza, ani radni nie mają tu nic do roboty. To jest tak, jakbyś, nie wiem, wysłał do mnie skargę na to, że Marta Bejnar-Bejnarowicz, która jest radną i architektką, swoim samochodem wjechała gdzieś. No sorry, ja nie jestem organem od rozpatrywania tego. Jeżeli uważasz, że Marta w Gorzowie Wielkopolskim zrobiła coś złego, no to na policję albo na prokuraturę. Co ja mam do tego? I takim kimś, co ja mam do tego, w tej sytuacji jest Rada Miasta oraz burmistrz. Im nic do tego, bo oni nie są organem do tego powołanym. Co śmieszniejsze, w tych właśnie, mam też przed oczami, coś wysłałeś mi, to właśnie protokół z komisji budżetu, która rozprawiała nad tym wszystkim. No i ja widzę, kompletnie panowie radni mylą kompetencje, aż mi jest smutno, że mieszkańcy i mieszkanki Głuchołaz oddali, zagłosowali na takie osoby, które popisują się taką amatorszczyzną i taką niekompetencją. Już mówię, o co chodzi. Napisane jest w wolnych wnioskach, że komisja wnioskuje do burmistrza Głuchołaz o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego zaparkowanego samochodu osobowego i tak dalej. Halo, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego to są czynności prokuratury albo policji. A nie burmistrza, i nie, no, więc no jakby, sorry panowie, do nauki, do szkoły, a nie na sesję Rady Miasta. Tam jest lepsza sytuacja, bo jakby cała ta kwestia tutaj, ja kompletnie nie wyobrażam sobie, znaczy już pomijając w ogóle to, co mówisz i w jaki sposób wskazujesz, kompletnie nie wyobrażam sobie nawet tak biorąc pod uwagę, nie wiem, zwykły przysłowiowy chłopski rozum. Dlaczego sprawą samochodu zatrzymującego się w jakimś miejscu zajmuje się komisja budżetu? Znaczy, bo to się w ogóle od tego w jaki sposób zaczyna. Znaczy, jest na to jasna odpowiedź, oczywiście, dlatego że radny, który skierował to pismo z szeregiem zarzutów tych skrajnych, jest przewodniczącym komisji budżetu. W związku z tym jakby to jest ten bezpośredni tutaj związek. No ale tak zupełnie poważnie, znaczy dochodzi do tego momentu, w którym rzeczywiście jest ta konkretna komisja, ta konkretna sytuacja, gdzie tata jest zaproszony do złożenia odpowiednich wyjaśnień w tym zakresie. I jakby mając świadomość tego, co najprawdopodobniej tam nastąpi, wystosowuje pismo, w którym zwraca się do radnych z informacją, że chciałby otrzymać pytania. Zostać uprzedzony co do pytań, które tam padną, żeby móc się do nich odpowiednio przygotować i ustosunkować. Jakby taka jest reakcja. Na zasadzie, że w obawie przed tym, że jakby mając pewne podejrzenia, że może tam nastąpić forma linczu, prawda, jakby słownego na tym spotkaniu, że chciałbym dostać pytania i móc się ustosunkować do konkretnych pytań, które w tym zakresie padają, między innymi ustosunkować się do bardzo poważnych oskarżeń, które tam są sformułowane. Nie tylko nie dostaję tego czegoś takiego, ale zostaję zobligowany do tego, żeby pojawić się na miejscu, w sensie na komisji, no online, ale jednak, i udzielać odpowiedzi na pytania. Na sesji, przepraszam, nie komisji, to sesja oczywiście. I udzielać odpowiedzi na te pytania. I te pytania to jest jakby, to jest kuriozum, które... Tam jest pytanie, co się zepsuło w samochodzie. Tam jest pytanie, która to była żarówka. Tam jest pytanie, jakby, nie wiem, jedna z radnych pyta w pewnym momencie, czy jakby ona potrzebowała coś zrobić w swoim samochodzie, to czy może tam przyjechać. Jakby to jest kategoria pytań, które padają, już pomijając, na ile to jest prawne, nie, czy coś takiego. To są pytania, które radni są w stanie zadać w tym zakresie. Jakby
W momencie, kiedy pada kwestia tego, że mówimy tutaj o konkretnych zarzutach, które padały i gdzie są te jakby wskazania tych zarzutów, czy udowadnianie tych zarzutów, pada sformułowanie, że to nie jest kwestia zarzutów, tylko przyzwoitości, jakby domaganie się publicznych przeprosin, bo to jest bardzo istotne i każdy z radnych podkreśla cały czas, że tu chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby przeprosić i że to jest podstawowa sprawa, że dyrektor w zasadzie kogo? To znaczy podstawowe pytanie brzmi, który z radnych w danej sytuacji, z radnych, których, to jest moja uwaga prywatna do tego, ale jakby bywam w tym centrum regularnie i ja ich tam nie widuję. Ja mogę zaryzykować stwierdzenie, że większości radnych w tej bibliotece nie było nigdy. Jakich radnych macie? Mogę zaryzykować to stwierdzenie. I ci ludzie domagają się przeprosin jakby za to, co nastąpiło. I ta sesja jest do odsłuchania oczywiście, bo ona jest dostępna. Muszę się wtrącić, przepraszam, ale muszę się, bo to, że mamy koronawirusa, jest wspaniałe, ponieważ wszyscy zobaczyliśmy, że wszystko jest w internecie, nagrywanie i transmitowanie sesji Rady Miasta już było przed koronawirusem, ale miało małe wzięcie, a teraz ma jakoś dzięki koronawirusowi większe wzięcie. Tak, to są jawne i to, że pani przewodnicząca Związków Zawodowych była na takiej sesji, czy na takiej komisji. Nie, na tej sesji jeszcze nie, to jeszcze nie. Ale jako, że była, słuchajcie, bo widzę, że się tutaj trochę bawimy w to, że nie chcemy powiedzieć jej imienia i nazwiska. Oczywiście ja powiem, jak to wyślecie, tylko nie wiem gdzie, ale tutaj Piotr Strychalski napisał, bliska znajoma zdradziła dane osobowe, pani magister, Alino mam. Słuchajcie, podeślijcie mi w jakiś sposób albo napiszcie, nie bójmy się, niech się wstydzi ten, kto robi, nie ten, kto widzi. I nazwisko takiej osoby jest jawne. I ja wezmę na siebie jakiekolwiek próby, że naruszam. Znaczy, ja nie mam tutaj z nic. Ja chciałbym tylko podkreślić jedną bardzo istotną rzecz, to mi się wydaje tutaj bardzo istotna sprawa. To, że ja tutaj rozmawiam z wami i to, że tutaj jestem, jest moją prywatną inicjatywą. To nie ma jakby nic wspólnego z moim tatą bezpośrednio. To jest moja decyzja. Ja jestem gościem, który w przyszłym roku ma 40 i myślę, że mogę już odpowiadać trochę za siebie. Natomiast jest młodszy ode mnie. No. Nie widać. Ale to broda. W każdym razie pani przewodnicząca Związków Zawodowych nazywa się Beata Puzia. O, no i dziękuję bardzo. Beata Puzia, tak? I słuchajcie, teraz ja proponuję, tak sobie wymyśliłam, że będziemy wspólnie pisać, że to będą takie wspólne zajęcia z pisania, ten nasz program, kto pyta, ten rządzi. I słuchajcie, ja mam teraz taką propozycję, żeby na przykład, nie wiem, do burmistrza wysłać na adres mailowy, jaki jest adres do burmistrza mailowy albo do Rady Miasta? Nie wiem. Dobra, to ufmy się. Ktoś znajduje i wkleja nam tutaj maila do burmistrza, a reszta, które chcą, piszą teraz wniosek o informację. Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP wnoszę o informację w zakresie 1. Korespondencja z panią Beatą Puzio w związku z nieprawidłowościami, rzekomymi nieprawidłowościami związanymi z niebieskim samochodem w Centrum Kultury. I pytacie, o co jeszcze chcecie, nie wiem, o korespondencję, o dokumenty, pytamy zawsze o dokumenty i o fakty, ewentualnie o pieniądze. No i że co? No i że proszę mi wysłać informacje na niniejszy adres e-mail. Dobrze, to tyle. Kuba, lecisz dalej. Dobra, więc teraz tak. Po całym tym, no nie ukrywajmy, linczu, pada kwestia do tego, że na następnej sesji będzie rozpatrywane podsumowanie roku 2020 w Centrum Kultury. Tymczasem zostały zlecone kontrole w Centrum Kultury w zakresie w zasadzie wszystkiego. I to jakby pomimo tego, że całkiem niedawno kontrole się zakończyły, ale teraz kontrole ruszyły na nowo, jakby została wyznaczona audytorka i były kontrolowane szereg rzeczy w zasadzie bez jasnego określenia kompletnego. Szukamy haka.
W zasadzie jakby nawet jeżeli nie było to od samego początku widoczne, to widać to w tym, jaki sposób nieustannie zakres kontroli był poszerzany. Nie rozmawiamy tu o kontroli z zakresu, nie wiem, roku czy czegoś takiego, tylko nagle się okazuje, że ostatecznie kontrola sięgnęła 6 lat wstecz chyba. No. Okej, okay, dobrze. Punkt drugi do naszego wniosku. Dokumenty związane z wszczęciem kontroli w Centrum Kultury w roku 2021 oraz dokumenty kontroli. Czy kontrola już się zakończyła, Jakuba? Znaczy w tym momencie jeszcze nie jest opublikowane jakby wyniki kontroli, natomiast tak, z tego co wiem, już się zakończyło. No to tym bardziej, słuchajcie, to piszemy jeszcze, że link do strony w Biuletynie Informacji Publicznej z dokumentacją kontroli i obowiązek polega na tym, oj, coś dzwoni, że i Centrum Kultury i burmistrz musi te dokumenty kontroli opublikować w BIP-ie. To jest obowiązek wynikający z ustawy o dostępie do informacji publicznej, więc przypomnijmy burmistrzowi, że my jesteśmy też ciekawi, co tam w tych kontrolach wyszło, jakie to zbrodnie wynikły. Dobra, to może poczekajmy z wysłaniem tego maila, uzbiera się może w trakcie naszej rozmowy jeszcze parę punktów do zapytania. No. Docieramy do następnych komisji przed następną sesją, czyli marcową. I teraz następuje tam takie zjawisko, że na kontrolę, znaczy na Komisję Kultury i Oświaty zostaje zaproszona, czy też nie wiem dokładnie w jakim to było przebiegu, nie wiem czy była bezpośrednio zaproszona, czy też na wniosek przewodniczącej związków, do czego zgodziła się komisja, nie mam pojęcia w jaki sposób to szło, ale w każdym razie na Komisji Kultury i Oświaty pojawia się pani przewodnicząca, która zostaje oficjalnie poproszona o to, żeby przedstawić perspektywę mijającego roku w Centrum Kultury z perspektywy związków zawodowych. Zostaje to kilkakrotnie powtórzone, jakby i w momencie, kiedy jest zapowiadana na nagraniu, przewodniczący komisji mówi o tym, że właśnie do tego jakby jest zaproszona i prosimy teraz panią przewodniczącą o to, żeby przedstawiła jakby tam właśnie kwestie związkowe związane z 2020 rokiem. I myślę sobie, że jak to, co do tej pory mówiłem, było już momentami dziwaczne, tak teraz dochodzimy do tak absurdalnego kuriozum, że to jest nieprawdopodobne. Otóż związki zawodowe w 12 postulatach, które tam się pojawiają, zarzutach, nie powiem zapytaniach, bo tych zapytań jest dużo, dużo więcej. Tutaj ze swojej perspektywy okołopisarskiej powiem, że czegoś tak nieczytelnego jakby, a czytałem to wielokrotnie, tak nieczytelnego, tak fatalnie skonstruowanego nie widziałem naprawdę dawno. Ale pojawia się 12 zarzutów, w których między innymi związki zawodowe stawiają jako dyrektorowi zarzuty, że stawia się w obronie pracowników. I już tłumaczę, jak to działa. Znaczy, wśród zapytań jest między innymi takie, na jakiej podstawie dyrektor zatrudnił nową panią sprzątającą w Centrum Kultury. To ja już wiem, na podstawie kodeksu pracy. Tak, ale teraz słuchaj, to jakby będziemy mieli bardziej kuriozalną sytuację, ponieważ tak się składa, że ta pani, która została zatrudniona, ona pracowała wcześniej w ramach centrum, tylko w placówce wiejskiej. Placówki wiejskie są u nas podzielone i trochę nieuporządkowane w tym zakresie, że niektóre są całkowicie zarządzane przez centrum, inne z kolei są także jako budynek są zarządzane przez sołectwo, tymczasem no jakby merytorycznie tam właśnie pracownika, czy jakby materiały merytoryczne dostarcza Centrum Kultury. I w momencie, kiedy jedna z wiosek zdecydowała o likwidacji takiego punktu, czy tam jakby likwidacji tej współpracy, w wyniku likwidacji stanowiska pracy
no, zniknęła praca dla jednej pracownicy i dyrektor tę właśnie pracownicę, ze względu na także jej kompetencje, bo ona ma między innymi badania wysokościowe, to jest bardzo istotne w zakresie chociażby mycia nowych okien w nowej bibliotece, postanowiłem zatrudnić w centrum. Problem polega na tym, że w związku z tym, znaczy nie wiem, czy tam jest jakiś związek, ale jakby dwa fakty mają miejsce. Dyrektor zatrudnia pracownicę, której w zasadzie poniekąd ratuje pracę i jednocześnie nie daje 1/4 etatu członkini zarządu związków. I to jest ja zawsze. No. To ja się wtrącę. Jeżeli ktoś ma inne pomysły, świetne pomysły na zarządzanie i politykę kadrową, ja nie widzę problemu. Będzie konkurs, niech startuje na dyrektora. A to dlaczego, znaczy to jest uprzejme pytanie, a chyba raczej takie wiedzowe, uzupełnienie wiedzy. A dlaczego pan zatrudnił nową, a nie dał 1/4 etatu tutaj dodatkowego? No dlatego, że to i to, bo na tym polega i tak się robi i jestem dyrektorem i taką politykę kadrową mam. Właściwie na tym powinna polegać odpowiedź. Tak, ale tutaj jest kuriozum. W ogóle mi się wydaje, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest słowo kuriozalny. Tak, i ja myślę, że tak będzie. Wiesz, jakby w szeregu dodatkowych kwestii. Tam się pojawia zarzut. To jest zarzut związków zawodowych. Ważna sprawa. W pewnym momencie, w 2015 roku. Pamiętny rok. Tak, nie jestem pewien. Ale wydaje mi się, że to był 2015, przełom 2015-2016. Zwróciłem się jako było nie było osoba publiczna i pisarz lokalny do dyrektora Centrum Kultury z zapytaniem o wynajęcie w budynku centrum pomieszczenia na biuro, bo potrzebowałem napisać spokojnie książkę. Wynajęcie całkowicie komercyjne, żebyśmy mieli jasność. Ile płaciłeś? Podpisana umowa, za niewielkie pomieszczenie płaciłem 300 zł miesięcznie. To jest pomieszczenie na poddaszu, wymagające remontu. Dla mnie nie miało to znaczenia, ono było nieużytkowane w żaden sposób. Dla mnie nie miało znaczenia jakby, że ono jest niewyremontowane. Potrzebowałem pomieszczenia, w którym będę mógł spokojnie pracować na poddaszu. Właśnie w związku z tym spisaliśmy umowę i na podstawie tej umowy ja co miesiąc przez 5 miesięcy wynajmowałem to pomieszczenie. Wszystkie kwity. Myślę, no właśnie, bo ja mogę zapytać o te kwity. Jeżeli słuchajcie, uważacie, że Kuba w tym momencie ściemnia i że jego z tatą robią brudne interesy i sobie coś ułatwili poprzez stanowiska publiczne, no to... Wszystko jest do weryfikacji, oczywiście, że no tak. No właśnie, jakby... ten ktoś nie ma nic do ukrycia, po prostu nie ukrywa, więc zapytajmy i sprawdźmy, tak? Jakie, czy były faktury od ćwieka dla ćwieka i tak dalej. Jak najbardziej. To jest bardzo ważne w zapytaniu o tym samym. Tam pojawia się przekłamanie, ponieważ jest tam informacja o tym, że ja wynajmowałem w tym czasie biuro ponad rok. Co jest oczywiście ewidentną bzdurą, mnie tam wtedy po upływie tego czasu, w którym wynajmowałem, w żaden sposób nie było i w ogóle nie ma tu o czym rozmawiać. Natomiast to jest jeden, kolejny z takich zarzutów i dochodzi jeszcze jeden zarzut, to znaczy pojawia się jakby też związany poniekąd rodzinnie, znaczy tu jest ważny element, moja mama również jest zatrudniona w Centrum Kultury, jest zatrudniona tam od 33 lat. Przypominam, tata jest dyrektorem 10, jako bibliotekarka. Ale to dziwne, czyli miał wpływ wsteczny, zanim stał się dyrektorem, już miał wpływ na zatrudnienie swojej żony, ekstra. Na to wygląda, tak. I oprócz tego, że jest pracownicą o jednym z najdłuższym stażem gdzieś tam w Centrum Kultury, znaczy tu w bibliotece, oprócz tego jest jedną z niewielu bibliotekarek, która ma wykształcenie wyższe. Pada zapytanie o tym, czym dyrektor się kierował w momencie stanawiania jej wynagrodzenia. Przy czym i tu jest bardzo interesujące rozwinięcie, ponieważ w 2019 roku z kolei przenosiliśmy bibliotekę. Kiedy przenosiliśmy tę bibliotekę, która również była przenoszona fizycznie, jakby czyli przenoszenie książek, według tego zapisu, który tam się pojawia, konkretna pracownica, tu moja mama, wzięła 3 tygodnie urlopu chorobowego, w sensie jakby poszła na chorobowe na 3 tygodnie.
I to jest jakby rozwinięcie zarzutu, czym się kierował przy... Przepraszam, muszę ci przerwać, bo tylko winny się tłumaczy. Nie chcemy słuchać więcej tej historii. My tutaj już rozgryzliśmy, o co chodzi. Martin Karnstein, nie wiem, jak się nazywa. Mama zatrudniła tatę jako dyrektora. Proste. Zgadza się. Więc tutaj jest... prosimy nas nie ściemniać, bo tu reseteriatier z Trojanki wyczują każdą ściemę. Wiemy, jak było. Wiemy, jak to wygląda, oczywiście. Co jest zabawne w całym tym jakby kontekście, już pomijając to, że związki zawodowe jakby kwestionują wzięcie chorobowego, prawda? To jest jakby, już jest mega urocze. To jest kompletnie nieprawda. W sensie, w całym 2019 roku moja mama nie wzięła ani jednego dnia chorobowego. Jakby, więc, a to jest zapis, który się w tym pojawia. I oczywiście brała udział w przeprowadzce. Jedyną osobą, która oprócz kadry kierowniczej, jakby części kadry kierowniczej, która nie brała udziału w przeprowadzce, jest pani przewodnicząca. To tak na marginesie dodam. Więc to jest kolejny z takich zarzutów, które się pojawia. Wśród zarzutów jest między innymi to, że w czasie otwarcia biblioteki, przy której, tak jak mówię, mój tata poświęcił całkowicie 2 lata swojego życia, po wręczeniu kwiatów i nagród pieniężnych wszystkim pracownikom, nawet tym, którzy nie pomagali przy przeprowadzce, po tym wszystkim powiedział, wyraźnie zaznaczając, że pozwala sobie na osobisty akcent i wręczył mojej mamie bukiet kwiatów za wyrozumiałość przez te 2 lata. I to jest zarzut, który pojawia się w związkach, znaczy w zarzutach związków zawodowych. Przepraszam, watchdog we mnie teraz się obudził. Kto zapłacił za te kwiaty? No i mój tata osobiście z prywatnych środków. O cholera, no nieprzyzwoite. Niestety nie zadziałało, nie? Tam to chyba nawet nie było podjęte, z czyich pieniędzy były zapłacone te kwiaty. To nawet chyba nie padło, tylko po prostu sam fakt, że coś takiego nastąpiło. Słuchaj, poczekaj, bo teraz przypomnę, bo długo rozmawiamy o tym wątku. Cały czas mówimy o piśmie, które napisała przewodnicząca Związku Zawodowego. Do kogo ona to napisała? Nie, ona to referuje na bieżąco. W sensie jesteśmy w tym momencie na Komisji Kultury, i ona to referuje i ona wygłasza 12 postulatów jakby z całych tych zarzutów, które jeszcze uzupełnia, one nie dość, że są nieskładne w zapisie, to ona jeszcze uzupełnia przez cały czas i cały czas je formułuje. To są zarzuty z 6-7 lat, z których większość działa tak, jak właśnie w tym momencie powiedziałem, to znaczy dotyczy takich spraw, o których tutaj mówię. I teraz, co następuje? Po wygłoszeniu wszystkich tych zarzutów, Rada Miejska, znaczy członkowie Rady Miejskiej, czyli komisja, która według mojego przekonania powinna się zorientować, że coś tutaj nie pykło, na zasadzie to nie jest temat, który powinniśmy poruszać, jakby w podsumowaniu 2020 roku, to jest kompletnie nie to, jakby i słyszą to, bo oni też pewnie nie dostali tego wcześniej, więc słyszą to po raz pierwszy, więc jak dla mnie ktoś w pewnym momencie powinien powiedzieć, przepraszam panią bardzo, ale jakby to jest kompletnie nie na temat i o czym my tutaj rozmawiamy. Jaka jest reakcja radnych? Domagają się natychmiastowej odpowiedzi dyrektora na zadane mu pytania. Ja słuchałem nagrania z tej komisji kilka dobrych razy i powiem tak, uważam się za rozgarniętego człowieka, co więcej, przeczytałem te postulaty i znam je jakby bardzo dokładnie, pomagałem redagować odpowiedzi na nie, więc patrzyłem na to wszystko i tak dalej i ja nadal nie wiem, w jaki sposób odpowiedzieć na te pytania, one są tak potwornie nieskładne. Okej, wiesz co, to ja tylko może, w ogóle kończy nam się czas, Krzysztof Kołaczek znowu będzie na mnie zły, że przedłużę 5 minut, ale no chyba tyle jeszcze potrwa, ale sprężajmy się w takim razie, żeby nasz realizator nie miał do mnie, bo ja potem nie spłacę tego długu. Ale bo ja teraz widzę w wysłanych mi mailach jest wniosek związków zawodowych zaadresowany do burmistrza Głuchołazów i rzeczywiście mail też pojawiał się w komentarzach, ale przypomnę brm@gluholazy.pl. Na ten mail wysyłamy zapytania do burmistrza. I to wiesz, ja nawet nie przechodzę do treści merytorycznej tych wniosków, 12 wniosków. Ja się zastanawiam, dlaczego, w jakim trybie, według jakiego pomysłu, kuriozalnego pomysłu, Związek Zawodowy przy Centrum Kultury
pisze, wysyła wnioski, które dotyczą... Przed Radę Miejską, nie? Jakby... Tak, do Rady Miejskiej. Dlaczego? Tak. Poza tym te pytania, no oczywiście nieskładne i śmieszne i trochę takie no, zabawne, to są de facto pytania o informację publiczną i powinny być skierowane nie do rady gminy, tylko do dyrektora, do twojego taty, do pana nigdy, Jana Cieniejka. Żebyśmy mieli jasność, nie nastąpiło coś takiego. Więc, więc nie ma tutaj takiego zjawiska. I teraz idziemy dalej. Jakby tak, mamy, te 12 postulatów, mamy radnych, którzy jakby w momencie, kiedy tata stwierdza, że on się do tych pytań ustosunkuje, ale poprosi je po pierwsze na piśmie, po drugie nie będzie się ustosunkowywał w tym momencie, ponieważ są to kwestie zajmujące 6 lat, jakby wymagające w wielu przypadkach sprawdzenia dokumentów, jakby zobaczenia rzeczy, żeby odpowiedzieć na to rzetelnie. No i co kluczowe w tym wszystkim, skonsultowania tego z prawnikami, w odpowiedzi od jednego z radnych słyszy, pan dyrektor jak zwykle unika odpowiedzi. O. Tak. I następuje coś takiego, po czym w momencie, kiedy zostaje zapytany o to wprost, czy zdąży z odpowiedziami do sesji Rady Miejskiej, która jest za 4 dni robocze, jakby 6 dni łącznie, mówi, że najprawdopodobniej nie, to jest okres przedświąteczny, mówimy tutaj zaraz o wejściu w Wielki Tydzień, więc jakby kompletnie jakby nie ma takiej opcji. I on o tym mówi wprost. Co się dzieje następnie? Dostaje to w odpowiedzi, to znaczy dostaje na następny dzień pismo, w którym zawierają się te kserówki w ogóle jakieś takie dziwne, nieskładne, źle poprzestawiane, zanonimizowanego pisma związków zawodowych, które zawierają te pytania z żądaniem odpowiedzi do dnia poprzedzającego sesję. I w momencie, kiedy... Ale w jakim trybie? Znaczy, ja cały czas nie rozumiem trybu, jakim się posługuje Rada Miasta, ale chciałabym zrozumieć, więc kochani radni i radne Głuchołaz, jakim, bo jeżeli kierujecie jakieś pytania, nie wiem, oczekiwania czy żądania jako Rada Miasta, jako organ gminy działający na podstawie i w granicach prawa, czyli artykuł 7 Konstytucji, zasada legalizmu, praworządności, no to podajmy podstawę prawną, na jakiej podstawie prawnej coś tam chcecie uzyskać. I to, że wy o coś pytacie dyrektora w imieniu pani ze związków zawodowych, to jest już dziwne, pomińmy, no to na to jest 14 dni, do 14 dni. Bez zbędnej zwłoki, ale 14 dni. A jeżeli sprawa wymaga dłuższego przygotowania, to można wydłużyć do 12, do 2 miesięcy. No, tutaj, taki jest tryb. I mamy taką wiecie, tak, no. I ja bym też może prosiła was, żebyście otworzyli drugą kartę w mailu i napisali oprócz tego wniosku, który właśnie u nas powstaje, wniosek o informację, wysłali wniosek w trybie 241 KPA. Na te maile, które tutaj padały, do Rady Miasta i do Burmistrza. W związku z budzącymi ogromne zażenowanie i wątpliwości informacjami, jakie padły na sesji Rady Miasta, jakie miały miejsce na sesji Rady Miasta czy Komisji w dniu którym? Teraz ci je powiem niestety. No kurczę, dobra. Na których była Komisja Kultury tak. W marcu. To jest ważne. W marcu, o, no to Komisji Kultury, Oświaty Kultury tam czegoś w marcu, wystarczy napisać w Komisji Kultury. Wnosimy o przeszkolenie radnych z ustawy o dostępie do informacji publicznej, ponieważ przykro nam słuchać, że przedstawiciele organu władzy popisują się tak ogromną niekompetencją i działają bez żadnego trybu. 30 dni jest na odpowiedź, to jest wniosek w trybie kodeksu postępowania administracyjnego i wykorzystujemy, kiedy chcemy coś poprawić, polepszyć działanie organów, żeby organ lepiej zaspokajał potrzeby ludności, że chcemy, żeby coś zrobiło się lepiej, dobrzej. No to i taki proszę takiego maila. I tam trzeba napisać jednak przy wniosku KPA, trzeba napisać swój adres zamieszkania, ale i tak poproście o mailem o wysłanie. Można też przez pułapa. Dobra, jedziemy dalej. Tak, w związku z tym, że oczywiście to pismo się w tym terminie nie pojawia, w sensie nie ma odpowiedzi i nie ma tej odpowiedzi na sesji. W ramach wolnych wniosków na sesji ten sam radny, który wcześniej składał to pierwsze jakby zawiadomienie o popełnieniu szeregu wykroczeń skrajnych, składa tutaj wolny wniosek o zawieszenie dyrektora w czynnościach. Wspaniale. W jakim trybie znowu pytam?
Pan radny popisuje się przewspaniałą nieznajomością prawa, ponieważ nie występuje coś takiego jak zawieszenie dyrektora. Panie radny, kochany, nazwisko jakieś ma? Tak, pan Adam Łabaza. Adam Łabaza? Zgadza się. Panie Adamie Łabazo, bardzo pana proszę o kontakt. Ja chętnie panu wytłumaczę, na czym polega zatrudnienie, jak się powołuje dyrektora Instytucji Kultury, jak jest zatrudniony, kto jest jego pracodawcą, oraz dlaczego popełnił pan takie merytoryczne bzdury. Pomagam obywatelom i obywatelką, radni też są obywatelami, obywatelami. Zapraszam. Dobrze. No tak, no i ostatecznie jakby rada w tym samym, z tych samych wolnych wnioskach, kiedy okazuje się, że bo tutaj pan radny został poinformowany, że nie może zrobić czegoś takiego, przegłosowuje w ramach wolnego wniosku, że dyrektor jest zobligowany do odpowiedzenia na te wszystkie pytania do dnia 2 kwietnia, czyli 2 dni później. Czyli łącznie jakby tutaj, żebyśmy zsumowali, jest to 5 dni roboczych, jakby po tej ostatecznej, absolutnie ostatecznym zobligowaniu do wszystkiego. I teraz jeszcze taka, to już, bo właściwie jesteśmy na tym etapie, na którym jesteśmy prawie teraz, to znaczy teraz trwają już, jesteśmy miesiąc później, trwają właśnie komisje kolejne tutaj i pewne rzeczy się tutaj w tym momencie dzieją. Jeden z radnych, który otrzymał jakby wszystkie te odpowiedzi, żebyśmy mieli jasność, 12 postulatów, to jest 15 stron odpowiedzi. Jakby bardzo konkretnych i szczegółowych. Jeden z radnych stwierdza, że jakby jest to tekst za długi i przede wszystkim nieudokumentowany należycie, jakby, bo powinni mieć w związku z tym wgląd do dokumentów. Chciałbym tutaj podkreślić, że tak i nie tak naprawdę, ponieważ jakby szereg tych zapytań zawiera kwestie dotyczące danych pracowniczych i jakby... No to trzeba je zanonimizować, to tak. Właśnie, w każdym razie jakby... Nie wgląd bezpośredni do dokumentów, tylko udostępnienie dokumentów w formie takiej, żeby zanonimizować dane, które wymagają ochrony. Artykuł 5 ustawy o dostępie... Natomiast oczywiście jakby tutaj i w ramach zarówno zamkniętego właśnie audytu, jak i wszelkich innych rzeczy, te dokumenty, znaczy te zapytania są nieustannie powtarzane, bo jakby to jest też tak, że na każdy donos, bo tych donosów w międzyczasie, bo tutaj mówimy o 3 miesiącach, w międzyczasie pojawia się szereg dodatkowych donosów, z których każdy z tych donosów powoduje poszerzenie zakresu kontroli w centrum. To jakby dzieje się przez cały czas, więc tak naprawdę kwestie wszystkie, które pojawiały się gdzieś w tych zapisach, sprawiają, że jest poszerzana kontrola. Po tych zapisach tutaj jakby pojawiło się skierowanie tej sprawy także do szeregu gdzieś tam służb, jest tam skierowanie do prokuratury, jest tam skierowanie do Państwowej Inspekcji Pracy, jest skierowanie bodajże do sanepidu i tak dalej, co oczywiście nie stanowi jakiegoś problemu, no bo mamy tutaj czyste karty, ale tak naprawdę to jest coś, co dopiero pojawiło się skierowane przez burmistrza po tych zapisach i całej tej sytuacji ze związkami zawodowymi, dziejąc się jakby obok tego wszystkiego i obok działań rady. To w takim razie punkt 4 do wniosku do burmistrza. Zapytajmy również o, czy tam 5, już nie pamiętam który, zapytajmy również o pisma wystosowane do prokuratury, do Inspekcji Pracy i do sanepidu w związku ze skandalicznym wydarzeniem, jakie miało miejsce 13 stycznia. To już nie jest to już jest kwestia. To już nie jest to. Aha, w ogóle. To jest związane z związkami zawodowymi. Tak, ze związkami. Dobra, no to jak to sformułujemy, że pisma do sanepidu, do PIP-u i do prokuratury związane z działalnością dyrektora Centrum Kultury. Tak, okej? Okay? No, wydaje mi się, że tak. Wraz z odpowiedziami. Mhm. Dobra, okej. Okay. No. Tam jeszcze podejrzewam, że wszystkie rzeczy, znaczy nie wszystkie, ale że niektóre rzeczy jeszcze trwają, no bo oczywiście to jest... Mhm. No to trwa. Słuchaj, wybiła godzina 22. Ja już myślę, właśnie nie mam tam chyba nic. Nie masz więcej nic, bo no i co? No i gdzie jesteśmy teraz w tym momencie? Ty już powiedz, co się dzieje? A nie, ja mam jeszcze jedno pytanie. Dobra, co się dzieje teraz? I drugie pytanie, już ostatnie. Nieprawda, nie będzie ostatnie. Ale o co tak naprawdę chodzi? Dobrze, więc najpierw powiem ci, co się dzieje w tej chwili. I w tej chwili jest tak, że teraz trwają komisje,
My w tych komisjach uczestniczymy, w sensie jakby ja tam się wysłucham po prostu jako mieszkaniec Głuchołaz, natomiast mój tata uczestniczy z udziałem zatrudnionej przez siebie kancelarii prawnej, więc jakby tu się w tej chwili jesteśmy na tym etapie. W środę jest sesja Rady Miejskiej. Najprawdopodobniej kwestia podsumowania działalności centrum za 2020 rok nie zostanie podjęta na nim znowu, ponieważ w czasie komisji radni głosowali na przesunięciu rzeczy na maj, więc to jest w tej chwili ten etap. Radni jakby na komisjach, które ja miałem okazję słyszeć, bo nie wszystkie miałem okazję słyszeć, wyrażali także wielkie ubolewanie, że kwestia zaczyna być podejmowana medialnie i że za, tak, i że zaczyna się jakby temat nagłaśniać bez, uwaga, wysłuchania uważnie obu stron. Niektórzy radni, i tutaj należy też to podkreślić w ramach tego, zaczynają stwierdzać, że rozstrzyganie niektórych kwestii no, nie jest w ich kompetencjach i trzeba to kierować do odpowiednich organów. Więc takie głosy zaczynają się pojawiać, one są i jakby no, należy też tutaj o tym. Świetnie. Czyli są radni albo radne, które rozumieją jednak swoje granice i kompetencje, którzy apelują o rozsądek, czy i próbują bronić. Mam wrażenie, to jest moje wrażenie, że takie głosy zaczynają się powoli pojawiać, co zaskakujące od radnych, także takich, które zabierali głos w czasie tego pierwszego linczu jakby, i był to skandaliczny głos. Natomiast w tym momencie gdzieś zaczyna się pojawiać czasem jakaś refleksja. Bardzo bym chciał, żeby jakaś taka długofalowa, ale tu jeszcze ciężko jest cokolwiek przewidywać. Natomiast odpowiadając na twoje drugie pytanie, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, wiesz, tu jest szereg gdzieś moich podejrzeń jakby i to na tym się gdzieś tam możemy skupić, bo oficjalnie nie wiem, tak naprawdę nie ma tutaj jakiejś takiej kwestii. Pofantazjujmy. Tak, pofantazjujmy. Nie podejrzewam, żeby była taka sytuacja, żeby burmistrz chciał kogoś nowego na ten stołek. To jakby to nie jest raczej taka kwestia, nic tutaj na to nie wskazuje. Ja mam wrażenie, że sytuacja, która tutaj jest, w większości przypadków wskazuje raczej na trochę na bezsilność burmistrza względem rady, która jest średnio stabilna, niż tak naprawdę na jakieś tam celowe, negatywne jego działania. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że no jest tu osobisty interes pani przewodniczącej. On jest widoczny nawet w tych postulatach. To nie jest akurat kwestia, do podejrzewania, tylko po prostu tak jest. Tam jest w tych postulatach przynajmniej trzy, a wydaje mi się, że więcej postulatów dotyczy osobistych spraw i osobistych bolączek pani przewodniczącej. Więc tutaj na pewno jest ta kwestia, co motywuje radnych tak mocno zaangażowanych i jakby wygłaszających niektóre zdania, nie mam pojęcia. Znaczy, mam podejrzenie, że jest to trochę taki efekt tłumu z widłami. Na zasadzie usłyszeli bardzo dużo różnych zarzutów, jakby i różnych sformułowań, i w związku z tym stwierdzili, że to jeżeli ktoś ma tyle zarzutów do tego człowieka, tutaj dyrektora Centrum Kultury, to na pewno coś musi być prawdziwego i w związku z tym gdzieś ta agresja zaczęła się wyzwalać, więc mam wrażenie, że tutaj po prostu działa efekt tłumu z witłami i to wszystko nakręca się jakimś takim bzdurnym mechanizmem. Więc nie widzę tutaj jakiegoś konkretnego, celowego, usystematyzowanego działania, tylko takich mnóstwo bardzo, bardzo chaotycznych ruchów wywodzących się z szeregu donosów i zbyt agresywnych reakcji na rzeczy na początku. Jaku, przepraszam cię, ale ja dotarłam do końca tego w związku z ochroną związków. Mhm. Na koniec tu jest, że nie wyrażamy zgody na upublicznienie naszych personaliów. To się tym nie przejmujemy. Przewodnicząca związków jest osobą pełniącą pewne ważne funkcje i też występuje... Jest jeszcze jedna ważna kwestia, którą muszę tutaj powiedzieć, a propos właśnie, żeby, bo ja bardzo bym nie chciał, żeby było takie wrażenie, że tutaj jest dyrektor kontra związki zawodowe. Tam jest bardzo istotna kwestia. Przez cały ten czas wszystkich radnych nikt nie rozmawiał z pracownikami.
W sensie żaden z radnych nie rozmawiał w żadnej sytuacji, chociażby żeby się rozeznać i go poznał z tego. Dopiero pracownicy sami, kiedy dowiedzieli się o treści związku, znaczy treści pisma związków, załoga w Centrum Kultury łącznie na wszystkich wioskach i tak dalej wynosi 32 osoby. Mhm. 24 osoby podpisały się pod petycją, która jest w tej chwili także dalszą petycją mieszkańców Głuchołaz, ale podpisali się pod petycją, w której informują, że nie zgadzają się z tym, co jest zasugerowane w związkach, znaczy w postulatach związków, że nie uważają, że sytuacja wygląda w ten sposób, jak jest opisana, że jest to fałszywy zapis tego wszystkiego, co nastąpiło. 24 pracowników na 32, z czego pamiętajmy, nie do wszystkich można dotrzeć w okresie pandemicznym. W związku z tym mamy stanowisko pracowników, którzy są za dyrektorem, a przeciwko jakby przewodniczącej związków. I tu jest też, wydaje mi się, dosyć istotna kwestia, właśnie o której powiedziałem wcześniej. Nikt z pracownikami nie rozmawiał, ani nie podjął trudu w ten sposób, a mówi się o rozmawianiu i słuchaniu wszystkich stron. Ale wiesz co? Ja powiem ci, nie masz racji. Okay. Ponieważ radni kompletnie nie są od tego, żeby kogokolwiek przesłuchiwać. Nie, no ja wiem. Ta sprawa nigdy nie powinna w ogóle trafić na posiedzenie jakiejkolwiek komisji, ponieważ tutaj i widzę, że jest problem w Głuchołazach, że radni myślą, że są prokuraturą, policją i sądem. Nie, drodzy Państwo, to nie są Wasze kompetencje. I no, słuchajcie, to chyba jest nasza robota, obywateli i obywatelek, żeby jednak przypominać organom władzy, jakie są podstawy i granice. Polecam ze szczerego serca ustawę o samorządzie gminnym. Ja w ogóle myślałam o tym, żeby nagrać audiobooka z ustawy o samorządzie gminnym i z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Masz dobry głos, więc jakby myślę, że... Tak, i tak ze zrozumieniem też przeczytam tę ustawę, nie żeby odbębnić, tylko właśnie tak ze zrozumieniem. Więc myślę, że tutaj jakieś takie społeczne działanie będzie potrzebne. No, świetny pomysł, zapisuję. Audiobook z ustawy. No dobra. I no, a ja też wyślę jako Sieć Obywatelska Urdok Polska jakieś wnioski o informacje, bo bardzo szalenie ciekawa jest historia. Tylko jeszcze powiedz, bo jako że jesteś pisarzem, nie zmyśliłeś tego wszystkiego? Wiesz co, nie. Jakby myślę sobie, że gdybym wymyślał takie rzeczy, pracowałbym bardziej nad konsekwencją bohaterów. To jest dosyć istotny element, żeby to wszystko było spójne i zrozumiałe do odbiorców. Tymczasem no nie jest. Jakby więc nie zmyślałem tutaj tego wszystkiego. Tutaj cały czas podkreślam i taki był cel mojego wpisu na Facebooku, który, bo to też jest tutaj też bardzo ważna rzecz do podkreślenia. Że pomimo tego, że ja oferowałem tacie, że jakby ze względu na to, że jestem w jakiś sposób osobą publiczną, mogę reagować właściwie od początku i zwracać uwagę na pewne rzeczy, on nie chciał ze względu na to, że jakby wychodził z prostego założenia efekty pracy, działalność, to, że wszystko jest tam czyste, przejrzyste i że jeżeli pojawiają się potknięcia, to są potknięcia jakby, które są gdzieś tam do zweryfikowania zawsze i do poprowadzenia, że to go wybroni tak naprawdę przed wszystkim, co się może tutaj wydarzyć. No jakby nie mogło, więc ja w pewnym momencie po prostu nie wytrzymałem i stwierdziłem, że trochę wbrew jakby jemu samemu stwierdzam, że zaczynam te sprawy nagłaśniać, nie jako pierwszy, bo trochę media lokalne zaczęły już na ten temat mówić, natomiast tak, żeby poszło to szerzej i żeby tak naprawdę, właśnie o to chodzi, żeby ludzie zaczęli patrzeć władzy w Głuchołazach na ręce bardzo uważnie, żeby to wszystko się działo teraz w świetle Jupiterów i żeby nie działo się w ciszy, bo jakby najgorsze rzeczy dzieją się w ciszy i cieniu. Oczywiście, to ja tylko przetłumaczę to na watchdogowy język. Bardzo ważne jest to, że demokracja istnieje dzięki temu, że my, obywatele, obywatelki, zabieramy głos i wypowiadamy się w sprawach publicznych. Media i organizacje pozarządowe mają w tym swoją ogromną rolę. Tak się dzieje i tak powstaje i tak żyje debata publiczna. I to my, jako obywatele, biorąc udział w tej debacie, nadając jej kształt, my w ten sposób również mamy wpływ i właściwie no, władzę, o której mowa w artykule 4 Konstytucji. Kubo, ja ci bardzo dziękuję za to, że byłeś tutaj i dzięki tobie wygenerował się wspaniały projekt. Ja bardzo dziękuję za to, że się tym zajmiecie. Jakby, bo to myślę sobie, że to jest... Ale nie, ja mówię o zupełnie innym projekcie fajnym, że jednak nagramy tego audiobooka, tutaj już społecznościowo powstało, że ty napiszesz książkę, thriller polityczny w Miałym Miasteczku, Tomasz Chowek.
To ja tak sobie pozwolę powiedzieć, że to zrobił Tomek Żak i jakby i napisał bardzo dobrą książkę w takim zakresie. Ja to musiałbym raczej napisać w tym momencie dokument, nic nie zmieniać i będzie mocno historia. Mój dług wobec Krzysztofa Kołaczka, realizatora, rośnie. Powiedz dwa słowa o tej książce. O książce Tomasza Żaka? Tak. Znaczy, ja ją mogę pokazać. Naprawdę to jest właśnie thriller. To jest właśnie thriller opowiadający troszeczkę o tematach związanych z małymi miasteczkami, z samorządami i takim właśnie zagrywaniem, w jaki sposób można wykreować sobie trochę takiego, nie wiem, Franka Underwooda lokalnego, w jaki sposób pewne rzeczy tutaj mogą działać. No nie chcę zdradzać fabularnie, bo... Dobrze, to w takim razie... To jest oczywiście fikcja, to jest fajnie napisana, ale jednak mimo wszystko opowieść fikcyjna, natomiast no tak jak mówię, rozmowa tutaj i szereg wydarzeń gdzieś tam skłania mnie bardzo mocno do tego, żeby spróbować zabrać się za rzeczy reportażowe w tym zakresie. Świetnie, to w takim razie oferuję tutaj współpracę naszą i zainteresowanie ze strony sieci Watchdog Polska, no ale też powstaje tutaj właśnie na żywo projekt współpracy Resetu Obywatelskiego z Watchdog Polska, czyli nagramy audiobooka z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o dostępie do informacji publicznej i że Krzysztof Kołaczek napisze wstęp. No dobrze, jeżeli chcecie, ażeby powstał taki audiobook, no to wiecie, co robić. Zrzutka.pl, Reset Obywatelski, Krzysztofie, wrzuć linka. I bo zawsze potem, jeszcze jedna tylko rzecz, ja teraz wywlekam wszystkie tajne sprawy. Na naszych kolegiach jest powtarzane, i zawsze widać, jak ktoś mówi podczas programu o tym, żeby wpłacać, bo wtedy o tej godzinie widać, że przychodzą te wpłaty. Ja zawsze zapominam mówić o tym, żebyście wpłacali, więc dajcie mi satysfakcję na kolejne nasze kolegium redakcyjne, żebym powiedziała, słuchajcie, 22 kwietnia powiedziałam o tej zrzutce i zobaczcie, jednak ludzie tak też zareagowali na moje wezwanie. Więc słuchajcie, robię to teraz nieudolnie, no i dobrze. Tymczasem mnóstwo projektów wspólnych wymyśliliśmy dzięki Wam, Seterianki, razem z Kubą i wszystkiego dobrego. Życzę udanej zabawy, a my w kontakcie, Kubo, i tak jest. Pozdrowienia. I jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję, tak przekażę pozdrowienia. A i oczywiście dziennikarze, dziennikarki, zapraszamy do zainteresowania się. Post Kuby jest na Facebooku Kuby. Tak, i jak właśnie tam prowadzę ten Facebook sam, w związku z tym, jeżeli ktoś zapyta tam na privie o cokolwiek, ja jestem skłonny i chętny odpowiadać na wszystkie pytania. Pełna przejrzystość. O, wpadło. Dziękuję. Dziękuję. No dobrze, to w takim razie widzimy się z Wami, resetarianie, restauranki, za tydzień, a Ciebie, i też radnych i radne z Głuchołaz, dobrze odmieniam, jakby też zapraszam do kontaktu, pomagamy obywatelom i obywatelkom, więc również i radnym, i radnym, radnym, i radnym, tak, i radnym. I dajcie znak, jak dostaniecie odpowiedzi na te wnioski KPA i wniosek o informacje. Pozdrawiam, do zobaczenia. Dzięki, Kuba. Pa. Dzięki, na razie. Reset Obywatelski.